Siemanko, czyli na coś za początku mojego filmiku z Lost Ark. Kolejna wyspa na szybko, a w sumie to dwie. Aktualnie znajdujemy się w Sea Swept Woods. Ja już tłumaczę co po co, dlaczego. Tutaj musimy zebrać sobie 10 owoców. Zbiorę te owoce i wytłumaczę to zadanie. Dobra. Także to jest jedna lokacja, teraz musimy się przedostać na kolejną lokację. Mogę go widzieć, tutaj musimy się teraz przedostać. Tak mi się wydaje, z tego co jest napisane. Uda nam się? Czy nam się uda? Czy to się uda zrobić teraz? Fajnie by było. Stworzy się. Skrzeszając chwilę i... Dobra, jesteśmy, udało się. Nas atakują. Dobra, zanim tutaj przejdziemy, to trzeba pierw udać się na wyspę o nazwie Toto Silver. Ona była niedaleko. Toto Silver Island. Aha, tutaj jest podświetlona. Także to jest wyspa, na której zaczynamy przygoda, że tak powiem. Udamy się na tą wyspę i tam dostaniemy zadanie, które powie nam, że mamy się udać tutaj na Tortoise. I z perspektywy mapy to wygląda tak. Ta wyspa znajduje się tu trochę nad... Ta mała wyspa znajduje się nad tą większą wyspą. Więc zaraz obok. Także jeszcze raz. Musimy udać się do Toto Silver Island. Tam łapiemy quest. I płyniemy na Tortoise, gdzie jest zaraz obok nas. I robimy dwa zadania. Jedno już zrobiliśmy. Czyli... Był to las. Sea Swept Woods. Tutaj, a teraz mamy Mohoko wioskę. I musimy też coś pozbierać, jakieś pierdoły. 5 sztuk. To się chyba znajduje tam, aczkolwiek nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Przestawimy sobie na biedronkę. To jesteśmy w świecie krasnoludków i trzeba zmienić nasz pojazd transportu. Nie, to chyba nie będzie to. Czy będzie to? Nie, to są jakieś chyba zadania. I to nie jest nic wspólnego. O nie, jest okej, okay, dobra. Nie chcę żadnych questów. No dobra, i to chyba powinno nam dać już materiały rzemieślnicze, ale nie wiem. Może będzie trzeba się cofnąć na wyspę, więc i tak zobaczycie, gdzie jest. No jednak. Dobra. Czy możemy od razu wciskając M przejść na żeglowanie? Co jest dobra? Prawie mi się mam zero. To jest zaraz, jak widzicie. Zaraz obok. Nie wiem, czy będzie więcej questów, bo to w sumie jest chyba drugie zadanie. Pierwsze praktycznie nie dało żadnych zasobów, bardzo mało.
to jest, że tak powiem, trochę bardziej rozbudowane, bo z jednej wyspy na drugą musimy popłynąć. Zobaczymy. Tam też chyba za dużo nie ma tego wszystkiego, więc dosyć biedna wyspa, w sensie można zrobić, jak ktoś ma ochotę, ale nie ma zbyt dużo zasobów, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może się mylę. Mogę się mylić oczywiście przecież, więc zobaczymy, co za to zadanie dostaniemy. Nie no, dostaniemy 3 skrzynie, które tam chyba są dosyć słabe. Tutaj już kurczę coś, co za bardzo nie jest nam potrzebne. Okej. Okay. Tworzymy sobie. A nie, tych skrzynia 7, kurczę. To 7 worków będzie. Jeden ma 1500 shardów? A nie, no to dobra, to jednak jest sporo, jednak jest dużo. Dobrze, okej. Okay. Czyli jesteśmy zadowoleni, happy face ogólnie. No, tutaj muszę zagadać. Ze starszym Toto i zagrać piosenkę od serca. Aha, tutaj jest przechodzę naszych do ulubionych. No to będą chyba wszystkie questy na tej wyspie. Aczkolwiek nie wiem. Nie wiem. A, koniec, okej, okay, dobra. Następne, jednak byłem w błędzie, jednak bardzo dobra wyspa. Polecam. Jednak bardzo dobra wyspa. Sfrustrowani mamy być. Nie mam tej? Nie mam frustracji? Czy źle wpisałem? Nie mam tej emotki. Czyli widzicie, już jest druga wyspa na wyspie, na poprzedniej wyspie. Też nie miałem jakiejś piosenki. Tutaj nie mam jakiejś emotki. Będzie trzeba zdobyć piosenkę, będzie trzeba zdobyć emotkę. Jak ktoś wie, gdzie można zdobyć emotkę frustracji, to fajnie można dać w komentarzu. Naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego jest, a to dopiero początek. No dobra, no to było tyle. Fajnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Zapraszam do kolejnych filmiki z Lost Ark. Na razie staram się wszystkie to nie, bo to by było zbyt duże słowo, ale jakieś niektóre poszczególne wyspy, które są dosyć blisko. Oczywiście od naszej głównej lokacji, którą jest, przypomnę, Nordvern. Dosyć blisko się znajdują, także sprawdzam wszystkie i no kurczę, brak mi słów, co chciałem powiedzieć. Tak, sprawdzam wszystkie po kolei, jakieś takie proste i no chyba koniec już. Znaczy nie wiem, co chciałem powiedzieć od siebie, a kurczę wyleciało mi z głowy. Dobra, także nieważne, mi się przypomni, to powiem w następnym filmiku. Może dużo materiałów mam, co chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jeszcze trzeba sprawdzić parę wysp i później przejdziemy może do tieru drugiego. Udało się już troszkę nam pokraftować. 345 od ostatniego razu, więc to jest wszystko przyczyną właśnie szukania materiałów na wyspach. W ogóle nie gram, nie robię dungeonów na razie, tylko biegam, latam. Tudzież pływam dokładnie po wyspach, sprawdzam miejsca, bo wychodzimy na tym lepiej. Natomiast zobaczcie, że w ogóle poziom mi nie leci, bo walcząc na dungeonach nie łapię poziomu, robiąc te questy też nie łapię doświadczenia. Więc jestem ciekaw, jak złapać doświadczenie. Jak ktoś wie, to może mi dać w komentarzu cynk.
Czy to będzie na wyższych tierach, wtedy będziemy dostawali jakieś doświadczenie tam, czy po prostu za robienie jakichś innych questów, bo na razie no tak dziwnie trochę jest, bo powinniśmy zrobić combat level 55, a później pewnie i 60, a w chwili obecnej w ogóle nie leci mi doświadczenia, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia, do zobaczenia. Zapraszam na kolejny filmik z Lost Ark. To była wyspa, dla przypomnienia jeszcze raz, to Silver Island i będziemy musieli to zrobić w kolaboracji z Tortoikiem, także z jednej wyspy na drugą będzie trzeba płynąć raz i z powrotem, a wszystko zaczynamy od Nordvernu, także tutaj dla przypomnienia możemy sobie zaznaczyć punkt, ale wydaje mi się, że jak już to oglądacie, to tutaj jesteście Vern Castle, możemy sobie zaznaczyć punkt nawigacyjny i wtedy będziemy cumowali zawsze bezpośrednio zaraz po wciśnięciu żeglowania, tudzież żeglugi przycisku, żegluga, bezpośrednio będziemy sumowali i zaczynali naszą rozgrywkę z Nordvern, także z tego punktu nawigacyjnego. Dobra, dzięki za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia, na razie, hej, cześć.